Na wstępie chciałem tylko powiedzieć, że kiedyś zapytałem się was, czy lepiej by było, gdybym nagrywał recenzję w całości, czy może w częściach. W całości, ale rzadziej, czy może w częściach, ale częściej. I dosłownie nikt nie odpowiedział na to pytanie. Tak więc zadecydowałem, że będę nagrywał duże recenzje w częściach, ponieważ po pierwsze, takie recenzje jest mi wtedy łatwiej zrobić, a po drugie, będziecie dostawać recenzje częściej. To tyle słowem wstępu. Godzilla to chyba najbardziej ikoniczny potwór filmowy, który przez 68 lat swojego istnienia wywalczył sobie tytuł Króla Potworów na srebrnym ekranie. Pierwszy film z Godzillą powstał w roku 1954 i został wydany przez japońską wytwórnię Toho. Film odniósł sukces i naturalnym stało się, że Amerykanie prędzej czy później będą chcieli zrobić swój własny film z Godzillą. Jednak pierwsza amerykańska wersja filmu wydana w 1956 była po prostu przerobioną wersją oryginalnego filmu z kilkoma nowymi scenami. To nie był amerykański film z Godzillą, a bardziej zamerykanizowana wersja japońskiego filmu. Toho oczywiście nie poprzestało na jednym filmie i Godzilla dostał wiele rebootów, sequeli i remake'ów, z czego niektóre również dostały swoje zamerykanizowane wersje. Jednak w roku 1998 został wydany pierwszy pełnoprawny amerykański film z Godzillą, którego recenzję już zrobiłem i wystarczy powiedzieć, że niezbyt dobrze się przyjął. Toho dalej robiło kostiumowe filmy z Godzillą aż do roku 2004, kiedy skończyła się era Millennium. Około roku 2009 Amerykanie chcieli stworzyć swój kolejny oryginalny film z Godzillą, który tym razem będzie bardziej wierny oryginałowi, a Toho postanowiło dać im drugą szansę. Tak więc amerykańskie wytwórnie Legendary Pictures oraz Warner Brothers połączyły siły i w roku 2014 na licencji Toho został wydany film Godzilla. Był to reboot, czyli kompletnie nowy początek dla Godzilli oraz pierwszy film z filmowego uniwersum Monsterverse. Pytanie, czy raczej wyszedł dobrze, czy może wyszła z tego kompletna klapa? Zapraszam was do oglądania. Na wstępie pragnę dodać, że podobnie jak w mojej serii jurajskich recenzji, tutaj również będzie pojawiał się obrazek, kiedy będę omawiał to, o co czepiają się hejterzy, jednak żeby wprowadzić trochę oryginalności, tym razem będzie to taki obrazek. W tej recenzji nie będę go używał aż tak często, ale w recenzjach następnych filmów bardzo mi się przyda. Wiem, że pewnie będziecie się o to pytać w komentarzach, więc od razu o tym wspomnę. Nie, alternatywna wersja filmu nigdy nie istniała. Po tym jak teaser z 2012 roku, w którym widzimy bezimiennego potwora przez społeczność nazwanego Talagan, został ujawniony, ludzie pomyśleli, że kiedyś istniała odrzucona wersja filmu, w której miał się pojawić ten potwór. Jednak sam reżyser Gareth Edwards potwierdził, że potwór ten został stworzony tylko na potrzeby teasera, aby pokazać, że Godzilla we właściwym filmie będzie z czymś walczyć. Teaser jest świetny i ma taki apokaliptyczny klimat. Naprawdę polecam go obejrzeć. Jak już mówimy o odrzuconej wersji filmu, to owszem, istniała alternatywna wersja filmu, ale była to po prostu starsza wersja filmu, który ostatecznie dostaliśmy. Nie mógłbym być szczęśliwszy z wersją filmu, którą dostaliśmy, ale uważam, że zmiany scenariuszu są ciekawe i polecam wam o nich poczytać na Gogipedii. Link w opisie. Swoją drogą, właśnie na podstawie tego pierwszego scenariusza powstała nowelizacja filmu, która oczywiście nie jest kanoniczna do samego filmu. Również Rockmutul i Pterodaktyl to potwory, które zostały stworzone jedynie jako przykładowe potwory, które mogą się pojawić w filmie. Jednak nigdy nie miały być czymś więcej niż tylko koncept artami. Zostały szybko odrzucone.